Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Na wstępie, tak, dzisiaj jest jakiś better day. Nie chce się to w ogóle ułożyć ani słuchać mnie, więc przepraszam, jak będę gdzieś tutaj myrdać, czy jakieś pojedyncze kosmyki nagle będą mi wylatywać na twarz. Próbowałam okiełznać, no właśnie. Ach. Tak, podobna moja fryzura do tego, jak się teraz aktualnie czuję w życiu, więc będzie mi miło, jak prześlecie mi trochę pozytywnej energii, na pewno się przyda. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, przejdziemy sobie trochę, poopowiadam wam o tym, jak ratować skórę podczas stosowania retinolu lub retinalu. Dużo osób mi pisze, że zaczęliście stosować, ale tragedia i w ogóle wysusza was, wysypuje i tak dalej, i tak dalej. I jak tej skórze troszeczkę pomóc? Jest też taka tendencja, że ludzie piszą, że o, to mnie zapycha, wysypało mnie, w ogóle mam, zrujnowało moją skórę, wszędzie mam przesuszające się płaty, więc trochę wam opowiem. Po pierwsze, ten proces adaptacji trwa nawet 12 tygodni, więc czasami dobrze zacisnąć zęby. Tak, to jest normalne, że może wam się złuszczać skóra, dlatego warto zastosować rzeczy, które po prostu wam pomogą i zbudują, odbudują tą barierę hydrolipidową. Tak, mogą wam się pojawić jakieś pojedyncze bądź nawet większe wypryski. Bardzo często takie produkty wyciągają to, co dopiero zaczęło się wykluwać pod naszą skórą. Także może nastąpić wysyp, to nie oznacza, że was zapycha. Trzeba ten czas niestety przeczekać, no i jak najbardziej tej skórze pomóc. Więc dzisiaj wam pokażę taką moją podstawową pielęgnację, która właśnie ma na celu pomóc tej skórze napompować się, nawodnić, jak uniknąć, też wam pokażę niektórych gorszych elementów. Postaram się, tak patrzę sobie na te kosmetyki, które przygotowałam i dużo z nich jest chyba w Cozy Belly, więc postaram się odezwać też również do Cozy Belly, może jakiś rabat na jakieś marki z tych, które wam pokazuję, znajdę, albo po prostu może coś ciekawego Cozy Bella dla was przygotuję, także zerknijcie sobie na dole, oczywiście wszystko będziecie mieli podlinkowane, jak zawsze staram się, żeby pod filmami, bo nic mnie tak nie wkurza jak twórcy, którzy nie dają linków, także na pewno do tego usiądę i wam wypiszę każdy produkt, może uda mi się jeszcze coś tam dla was załatwić. Więc dobra, zacznijmy od tego, że pokazywałam wam w poprzednim filmie, jakich retinolów używam i jak je na początku stosować. No i najważniejsze, rano trzeba to zmyć ze skóry. To jest w ogóle kluczowe, że rano też myjemy skórę tak samo jak wieczorem, bo nasza skóra się poci, bo może być właśnie jeszcze resztki jakiejś pielęgnacji, bo na przykład śpimy w pomieszczeniu, w którym też jest kurz i on też się osadza na naszej skórze. I tutaj stawiamy na jak najbardziej delikatne rzeczy do mycia. Ja akurat używam pianek, u mnie się to lepiej sprawdza. Stosuję też pianki, nie będę ukrywać, dlatego że mój partner myje też twarz, na szczęście rano, namówiłam go do tego, że to nie jest głupi pomysł i zrozumiał faktycznie, teraz ma skórę w ogóle idealną. A jak były te rzeczy takie, wiecie, nalewane, to dziwnym trawem się szybko kończyły, tutaj jakby logika, naciśnij pompkę i to jest jedno użycie, działa dobrze. I tu mam z marki Apis, łagodząca pianka do mycia twarzy na bazie hydrolatu, cera skóra i wrażliwa. I tutaj mamy właśnie hydrolat z konopi, dzięki czemu właśnie jakby nie podrażniamy jeszcze z rana tej skóry w momencie, kiedy ją myjemy, no to nie ma tu jakichś silnych detergentów, które powodują, że jeszcze bardziej te stany zapalne, suchość skóry się pojawia, czy jakieś podrażnienie, więc postawcie też na bardzo delikatną pielęgnację z rana, kiedy zmywacie po prostu też retinol ze twarzy. Kolejnym punktem to jest stonizowanie skóry i tutaj mam dwa produkty. W zależności od tego, jak wasza skóra reaguje, jeżeli reaguje wysuszeniem, to postawiłabym też na tonik, który coś ma w działaniu nawilżającego. Ja wtedy używam takiego na bazie aloesu, ale ostatnio gdzieś tu mi się pojawiają, szczególnie właśnie w momentach okresowych, tych kobiecych dni, po prostu jakiś tam PMS i tak dalej, jak widzę, że mnie bardziej wysypuje, to stawiam na ten probiotyczny tonik. W ogóle to jest spoko produkt, możecie go stosować jako serum, jako tonik, jako krem i jako balsam do ciała, także jakbym miała to też, to też polecam właśnie taki produkt, po prostu 4 w jednym właściwie. I to jest probiotyczny właśnie tonik pielęgnacyjny ze Skintry i go używam właśnie, kiedy pojawiają się u mnie jakieś stany zapalne, jakieś wypryski, to jego stosuję jako podkład. Jeżeli chodzi o okolice oczu, no to już wam pokazywałam ostatnio, że w dni, w których właśnie zauważam, że w dni, w których nie używałam retinolu, to używam tego. To jest z The Ordinary krem pod oczy, znaczy takie serum właściwie pod oczy, bo to jest bardzo
Lejne. Dzisiaj wypiłam dużo kawy, więc ręce mi się trzęsą. To jest u mnie normalne, po prostu każdy ma jakieś swoje rzeczy. A tak to używam też tego liftingującego serum pod oczy i na powieki. Odżywienie i ujędrnienie. Też ta okolica może oberwać, o czym Wam mówiłam już ostatnio, że sama sobie zatarłam okolicę oczu właśnie retinolem, więc po raz nasty powtórzę zabezpieczanie oczu wazeliną lub lanoliną przed nakładaniem, ale też właśnie jeżeli gdzieś sobie zajedziecie gdzieś na to nie są oczy, na usta, to też lanolina z ziai, chyba za 8 zł ją można gdzieś tam dorwać, jest bardzo dobra. Kolejny dla mnie krok to krem. Krem ceramidowy, który ma właśnie odbudować barierę hydrolipidową i tutaj mam dla Was dwa kremy do polecenia. Ten z Basic Lab, ceramidowy krem regenerujący, bogata konsystencja, on jest też w wersji lekkiej konsystencji. U mnie się lepiej już Wam pokażę. Na bazie tego innego kremu, który mam i w lekkiej i w bogatej, ja wolę ten z bogatą konsystencją, bądź ten z Cosrx ceramidowy i on też bardzo dobrze się nadaje jako baza pod makijaż. Dzisiaj go mam na przykład właśnie jako baza. Obydwa są ok jako baza pod makijaż, ale tego też bardzo, bardzo lubię jako wieczorna pielęgnacja w dni, kiedy nie używam retinolu, chociaż właśnie ceramidy możemy po okresie adaptacji też nakładać właśnie na retinol na wieczór, także to też jest dobra opcja. I teraz są dwie drogi u mnie. Oczywiście jeżeli to jest poranna pielęgnacja, to must have ochrona SPF. I też stosuję dwie, albo ta, czyli Altruist. On jest też dobry u mnie pod makijaż, ale tu jest zależny. Jeżeli mam taką skórę, która gdzieś się mi bardziej złuszcza i tak dalej, to on potrafi to mocniej podkreślić, ale generalnie to jest chyba moje trzecie, może czwarte opakowanie. Bardzo się polubiłam z tym SPF-em i on na pewno jest na Cozy Belly i to nawet czasami jest w fajnej promce. Bądź ta lekka formuła ochronna SPF plus 50 i właśnie jeżeli o poranku, no to to jest razem jako baza pod makijaż, bo dobrze ze sobą współpracuje. Przyznam szczerze, że tego nigdy chyba nie łączyłam. Po prostu biorę tamtą jedną i drugą. Więc któryś z tych dwóch kremów to jest must have do porannej pielęgnacji. Jeżeli mówimy o wieczornej pielęgnacji, czyli tych dni, kiedy nie używam retinolu, bo w tym ostatecznym używamy go i tak nie codziennie, tylko 4-5 razy w tygodniu, w tej ostatecznej formie akceptacji przez naszą skórę, to mam do Was do polecenia to, żeby na już wchłonięte ceramidy nałożyć maskę nawilżającą na noc. I kto mnie ogląda od dawna, to wie, że ja uwielbiam właśnie, kiedy uważam, że to jest zbędny krok, bardzo lubię maski na noc nawilżające i jedną z nich, tu już mam dosłownie końcówkę z Eastree, tu nie ma znaczenia, w sensie naprawdę używałam wielu i postaram się jakieś Wam jeszcze znaleźć i podlinkować Wam na dole może. I używam też tego kremu z Embrolis właśnie bardzo często jako taka maska, bo jego też można tak używać. Ale tutaj będę podkreślać, uwaga, on ma w składzie, jak dobrze pamiętam, parafinę. I on się sprawdzi w tych skórach bardzo suchych, które taką pielęgnację lubią. Myślę, że skóry suche, normalne mogą się z tym kremem po prostu nie polubić. I no i ja się pokochałam, jak widać, od grudnia. Użyłam go już bardzo, właściwie wygląda, jakbym go jadła. I jedna rzecz, którą Wam jeszcze mogę polecić, coś co widzę, że u mnie się bardzo dobrze sprawdza, to tak z dwa razy w tygodniu robię sobie maseczkę i co prawda ona widzę, że jest jakaś błyskawicznie upiększająca, ale kurde, to też już jest moje piąte, może szóste opakowanie z Flow od Ani Lewandowskiej. Bardzo ją lubię i ją właściwie mam w ciągłym zapasie. Gdzieś tam jest zawsze, ta jest w użyciu, ale już nowa w szufladzie czeka. Bardzo ładnie właśnie ona powoduje, że ta skóra robi się nawilżona. Tam jest na pewno bardzo dużo olejków w składzie. Niby ma tam jeszcze jakoś tam poprawiać kolor, rozświetlać, ale ja tutaj głównie stawiam na to, że faktycznie widzę, że regularne jej stosowanie bardzo mocno nawilża moją skórę. Jeszcze jeżeli chodzi o sytuację pod oczami, to bardzo często używam płatków pod oczy, no ale tak jak mówię, dla mnie kluczowe jest po pierwsze delikatne oczyszczenie skóry z rana, czymś najdelikatniejszym, dobre stonizowanie i nawodnienie skóry już na bazie tego toniku. Można pomyśleć o jeszcze jakiejś emulsji, takiej nawilżającej,
wspierające. Ja też mam emulsję właśnie z tego Sean na bazie aloesu, może ta esencja z SVR, coś co dodatkowo jeszcze Wam dodaje warstwy nawilżenia. No w tym okresie trzeba po prostu w siebie wpakować, no i najważniejsze SPF i warto się polubić z ceramidami. Mam nadzieję, że taki film jest dla Was pomocny. No nie mam z tym głosować. No nawet nie, będę montować i pewnie się jeszcze bardziej denerwować. Więc proszę kciuka do góry dla moich nowych włosów, wiecie. Fajnie jest ściąć włosy, ale potem trochę trudno sobie ogarnąć, jak je ponownie je układać. Chociaż wczoraj właśnie miały dobry dzień, więc miałam takie och jak dobrze, dzisiaj jest och jak źle. No ale to są tylko włosy i liczy się, mam nadzieję, to co mam do powiedzenia, a nie to jak wyglądają moje włosy. Także dla moich włosów proszę kciuk w górę. Dajcie znać, czy stosujecie retinol, czy może myślicie o tym, czy może coś więcej na temat właśnie pielęgnacji. Ja mówię, no nie mogę narzekać, akurat jestem tutaj i gdzieś tutaj widziałam rano, to są właśnie to, że jestem w tym fazie okresu, że trzeba probiotyczne rzeczy używać, bo gdzieś mi tam ewidentnie wyciąga bardziej ten retinal. Ja teraz używam retinalu, więc polecam Wam serdecznie. Oczywiście o tych produktach mówiłam w poprzednim filmie. No i do zobaczenia. Następna będzie fajna pogadanka, bo jest już nagrana, więc... Mam nadzieję, że trochę Was kobietki tak ruszy miłego weekendu albo miłego tygodnia, bo chyba widzicie to w niedzielę wieczorem, także...